Cześć wszystkim. Dzisiaj kolejny przepis z kuchni hiszpańskiej. Zrobimy małże po marynarsku. Mogą być małże, które są najłatwiej dostępne w Polsce, to kupiłam w Polsce, czarne. Mogą być też muszelki szare, które są dosyć bardziej popularne w Hiszpanii, które nazywają się almejas. Także w zależności od dostępu, z tym, że przepis jest taki sam dla wszystkich typu muszelek, co potrzebujemy. Więc ja tu mam małże, jedną siateczkę kupiłam, dwie cebule na tą ilość, 4-5 ząbków czosnku, świeża pokrojona pietruszka, oliwa z oliwek oczywiście, szklanka wina białego wytrawnego. Będziemy potrzebowali mąki, trochę łyżkę mąki, tak mniej więcej. Sos pomidorowy, ja mam własnej roboty przecier, może być koncentrat kupiony. Pomidorowy, ale czyste pomidory, żeby nie było tam bez dodatku żadnych, żadnego dodatku. No i patelnia typu wok, taka żeby była po prostu wysoka, żeby nam się te potem te muszelki zmieściły. Nie musi być akurat ta, ale tego typu. I teraz tak, pokroimy w kosteczkę. Tak samo kroimy w kostkę, kroimy w kostkę czosnek. A jeszcze chyba zapomniałam powiedzieć, liść laurowy też będzie potrzebny. I ostra papryka, która... Ja osobiście wolę paprykę suszoną w kawałku. To z reguły daje jedną papryczkę, natomiast tutaj mam już zmieloną. Czyli kroimy te... Czosnek kroimy też na małe kawałeczki. Teraz tak, wlewamy oliwę. No tak, jak widać dużo, mało, w zależności ile tej cebuli mamy, bo ta cebula ma się udusić, nie można jej spalić razem z tym czosnkiem. Ja pokroiłam cebulę. Niech ona się tak na złoto nam przydusi. Jak się przydusi, to dodamy ostrej papryki i dodamy mąki i liść laurowy. I potem na sam koniec już dodamy nasze małże. Cebula i czosnek już są, mają bardzo dobry kolor, żółty. Nie spiekły się, natomiast się przydusiły. Teraz będziemy dodawać koncentrat pomidorowy, jeśli ktoś lubi, bo te małże można robić bez pomidorów. Jeśli nie lubimy albo jesteśmy uczuleni na pomidory, to nie ma problemu, można zrobić bez. Będziemy dodawać ostrą paprykę, koncentrat i mąkę. Bo na sam koniec dodamy wino, małże i pietruszkę. To już jest na koniec. Natomiast w tej chwili dodamy tak. Jeden liść laurowy. Mogą być dwa, jak są małe. Dodamy paprykę ostrą. Mówię tak, można dodać w kawałku, można dodać już tutaj akurat jest papryka pokrojona, pomielona. Taką akurat dostałam. Ok, jest papryka. Jest pomidor. Teraz dodajemy łyżkę mąki, ponieważ ta mąka zrobi nam taki tutaj sosik się zrobi, który będzie zagęści się, ponieważ potem jak wlejemy te nasze wino, wiecie, trzeba, żeby się nie zrobiło za, wlejemy wino, cebulę uduszoną, czosnek, liść laurowy, koncentrat pomidorowy i łyżka mąki. Teraz tak, dodajemy wino, troszeczkę na więcej na gazie i wrzucamy muszelki. Trzeba uważać, żeby się nie uparzyć. Teraz czekamy, aż się otworzą. Oczywiście te, które się nie otworzą, to trzeba je wyrzucić. Przykrywamy przykrywką, więc one się na parze 5 minut mniej więcej otwierają i potem posypiemy pietruszkę. Tak, muszelki już dochodzą. Niektóre się otwierają, niektóre zaraz się otworzą, inne są takie, które się nie otworzą, to trzeba będzie wyrzucić. Więc na koniec posypuję pietruszką. Zaraz to wymieszam. Zieloną, świeżą najlepiej.
i wyłożymy już na matę. Wyłożymy. Teraz tak, już są gotowe. Można obrać i wyrzucić drugą część i podawać tylko z tą częścią. Natomiast najważniejsze, że trzeba maczać w sosie i jeść. Sos pikantny, pycha.